Jan urodził się 24 czerwca 1386 roku w Capestrano. Pierwsze nauki pobierał w domu ojcowskim. Ojca było bowiem stać na utrzymanie nauczyciela, który pełnił również obowiązki guwernera. W latach 1405 do 1411 Jan studiował prawo na Uniwersytecie w Perugii. Po ukończonych studiach pełnił urząd doradcy i kanclerza na dworze króla neapolitańskiego. Od roku 1413 pełnił funkcję administratora jednego z sześciu okręgów księstwa Perugii, a miał wtedy zaledwie 26 lat. Dwa lata później wybucha wojna i Jan trafia do niewoli. Długie miesiące spędzone w potwornych warunkach i w zupełnym opuszczeniu otworzyły mu oczy. Zaczął oddawać się żarliwej modlitwie. Postanowił po wyjściu z więzienia poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Według jego zeznań w więzieniu pewnego dnia pojawił się święty Franciszek z Asyżu i zachęcił go, by po uwolnieniu wstąpił do grona jego duchowych synów. Po złożeniu odpowiednio wysokiego okupu Jan wyszedł na wolność. Postanowił wypełnić natychmiast złożony Panu Bogu ślub. Aby to było możliwe, musiał zrezygnować z życia rodzinnego, do którego wcześniej się sposobił. W czasie studiów filozoficznych i teologicznych Jan Capistran zetknął się ze świętym Bernardynem ze Sieny, który wówczas był w klasztorze jego nauczycielem. Odtąd przyjaźnili się aż do śmierci. Święty Bernardyn właśnie wtedy przeprowadzał dzieło reformy zakonu franciszkańskiego. Poznał się rychło na Janie Capistranie i mianował go zaraz po święceniach kapłańskich kaznodzieją zakonu. Odtąd Jan za przykładem swojego mistrza przebiegał wioski i miasta Włoch, głosząc konieczność poprawy życia i nawołując do pokuty. Wszędzie też, gdzie tylko nadarzała się okazja, zakładał klasztory obserwantów według reguły świętego Bernardyna. Niebawem sława Jana dotarła do Rzymu. Odtąd papież często korzystał z jego pomocy jako swojego legata w celu rozwiązywania licznych konfliktów. W roku 1438 Jan wyruszył do Ziemi Świętej, by zwizytować placówki obserwantów, którymi za zezwoleniem papieża obsadził tamtejsze sanktuaria. Udało mu się nakłonić tamtejszych hierarchów prawosławnych, żeby wzięli udział w Unii Florenckiej w roku 1439. W roku 1451 cesarz Rzeszy Niemieckiej Fryderyk III wysłał do papieża Mikołaja V poselstwo w celu wyjednania u papieża ogłoszenia krucjaty przeciwko Turkom i przeciwko husytom czeskim. Papież uznał za najodpowiedniejszego do tej misji Jana Capistrana. Mianował go więc swoim legatem i dał mu wszelkie konieczne pełnomocnictwa z urzędem inkwizytora włącznie. Na całym szlaku podróży witali go z największymi honorami: cesarz, królowie, magnaci, biskupi i tłumy wiernych. Jan niezmordowanie przemawiał na rzecz krucjaty. Przemierzając różne kraje, organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia. Korzystając z okazji, że Jan Capistran jest już tak blisko granic Polski, król Kazimierz Jagiellończyk i biskup krakowski, kardynał Zbigniew Oleśnicki, zaprosili go do Polski. Okazały poczet królewski towarzyszył legatowi papieskiemu z Wrocławia do Krakowa. W Polsce Jan zatrzymał się 8 miesięcy. Trwałą pamiątką jego pobytu było założenie przez niego dwóch klasztorów obserwantów w Polsce, w Krakowie i Warszawie. We Wrocławiu i w Krakowie Jan głosił płomienne, wielogodzinne kazania, na które przybywały tysiące ludzi. Jak odnotowali kronikarze, mieszczanie wrocławscy tak przejęli się naukami kaznodziei, że na wielkim stosie spalili przedmioty, które prowadziły ich do grzechu, między innymi zwierciadła. W Krakowie słuchano nauk na rynku głównym, który ma aż 4 hektary powierzchni, a i tutaj ludzie ledwo się mieścili. Każdy chciał posłuchać i zobaczyć słynnego zakonnika, który nie dość, że mówił rzeczy ważne, to jeszcze gestykulował tak, że nauki stawały się bardziej zrozumiałe i łatwiej je było zapamiętać.
Jednak podjęta przez Kapistrana misja zorganizowania antytureckiej krucjaty nie powiodła się. Polska, sama zagrożona przez krzyżaków, nie włączyła się do wojny przeciwko Turkom. Jeszcze gorzej było w Czechach. Husyci zamknęli przed legatem papieskim bramy do Pragi. Jan udał się na Węgry, częściowo już opanowane przez Turków. 6 sierpnia 1456 roku doszło do krwawej rozprawy pod Belgradem, w której wódz Jan Hunyadi odniósł wspaniałe zwycięstwo. Duchowym sprawcą tego triumfu był Jan Kapistran. Nie tylko bowiem zachęcał do walki płomiennymi przemowami, ale sam osobiście na koniu spieszył tam, gdzie załamywały się szeregi i dodawał odwagi walczącym. Wyczerpany, pozbawiony zupełnie sił, przeżył jeszcze 2 miesiące i 10 października 1456 roku zmarł w mieście Uliak w 70 roku życia. Tam też spoczęły jego śmiertelne szczątki. W swym aktywnym życiu poświęcił wiele czasu na modlitwę. Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał dar przewidywania przyszłości. Nazwano go apostołem zjednoczonej po schizmie Europy. Już w roku 1514 papież Leon X zezwolił w diecezji Sulmonie na obchody jego dorocznego święta. Grzegorz XV w roku 1622 przywilej ten rozciągnął na cały kościół. Uroczysta kanonizacja nastąpiła dopiero w roku 1690. Dokonał jej Aleksander VII. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Kapistrana, aby umacniać lud wierny w doświadczeniach. Weź nas w swoją opiekę i zachowaj swój Kościół w trwałym pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kuf. Christe Jesu, Kyrie.